z tej strony Michajlo i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Football Manager 2013 karierą GKP Targówek, odcinek bodajże już numer 27. Przed nami, tak jak zresztą zapowiedziałem, mecz z Pogonią Szczecin. Jesteśmy tuż po okienku transferowym i już Wam pokazuję, jak to się wszystko przedstawia, jeżeli chodzi o nasz zespół. Przejdźmy może do terminarza. Jak widać, było dosyć różnie. Ostatnio graliśmy mecz ze Stomilem Olsztyn i tak, następnie był mecz z Miedzią Legnica, który niestety przegraliśmy, ale tutaj takim moim małym pocieszeniem to jest fakt, że to był dalej mecz jeden z cyklu tych, które w których nie mieliśmy akurat jeszcze w pełni naszego składu, jeszcze taki jaki bym na serio bym wystawił, i dlatego no tutaj jeszcze tutaj grali też tam zawodnicy, których no wtedy raczej bym ich nie wystawił od pierwszej minuty normalnie, na przykład Grociak może. Następny mecz z Zagłębiem Lubin, który z tego co pamiętam, to było dosyć smutna. To mi się powieprzyło z innym meczem, który będzie potem akurat, że. No tak, już mi się przypomniało, że to był właśnie jeden z tych meczów, gdzie po prostu skuteczność nasza to była po prostu jedna wielka masakra. A jak zresztą widzicie, gola tutaj walnął Cetnanski skazanego i Aluidi, który zresztą tutaj idzie zresztą na króla strzelców na obecną chwilę, ponieważ to już całkiem ładną skutecznością się popisuje. Zawodnik rodem z Maroka bodajże. Sprawdzą. Tak, z Maroka. Następnie mamy mecz wygrany z Podbeskidziem. 3-1 to był zresztą bardzo ładny mecz w naszym wykonaniu, ale to tutaj zaliczyliśmy mały comeback, ponieważ przegrywaliśmy w tym meczu już 1-0. Na szczęście znowu para Alui i Cetnacki rozprawili się i dzięki temu mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa nad Góralami. Następnie mecz, którego ni chuj za przeproszeniem nie mogę sobie darować do dziś. Wynik 4-4, jak zresztą widzicie, gdzie wygrywaliśmy już 3-1. Jak zresztą zaraz zobaczycie. Stefanik otworzył były zawodnik Wisły Kraków. Następnie, przepraszam, 3-0 nawet było. No to jeszcze lepiej. Dalej, Alwidi, Hebak. Potem oni tam walnęli z jednego gola właśnie. Adaszkiewicz. Dołożył nowy zawodnik, którego zaraz Wam pokażę, Krystian Żołnierewicz z Arki Gdynia. No i potem akurat cudowny comeback. Jak zresztą widzicie, 89 i 90 minuta. I w tym momencie po prostu myślałem, że mi chuj jasny strzeli za przeproszeniem. No ale jak tutaj sędzią był pan Szrek, no to jak to się mówi, jak to było na filmie, że Szrek i GKP, kolejna porcja pełna przygód. No niestety byłem bardzo wkurzony po tym meczu. Z tej przygody. Następnie był mecz z Termaliką Brookbet Nieciecza ze popularnymi Słoniami, które ostatnio dosyć, jak zresztą pamiętacie, chamski sposób nie awansowały do eksklasy, chociaż znając, że się pewnie i tak by licencji nie dostali. Tak myślę. I gola tutaj dla nas. Tutaj to był mecz zresztą typu, że w pierwszej połowie dosłownie nic się nie działo, nic się nie kleiło i tak dalej. Dopiero w drugiej połowie ich wziąłem i lekko opieprzyłem i no i dzięki temu mamy taki wynik, jaki mamy, 2-0. Gola walnął nowy nasz nabytek Tomasz Krebecek, Pepicek taki jeden, teraz Aleksandr Hebak, Krebecka, to Wam zresztą zaraz pokażę, jak przejdziemy do transferów. I ostatni mecz, jaki udało mi się wczoraj rozegrać, to był mecz z Sandecją Nowy Sącz. Tutaj no niestety nam się mecz ten dosyć nie udał. Jak zresztą widzicie, tutaj jedynie gola walnął dla nas duński młody zawodnik Lesse Gesberg. No i teraz potem na mecz
z Pogonią Szczecin, która jest przyjacielem Legii Warszawa. Więc to w sumie będzie taki, przepraszam, mecz generalnie przyjaźni, bo jako że większość akurat kibiców GK Petergówek, no to stanowią i tak kibice Legii, więc no myślę, że to będzie taki nawet w sumie mecz przyjaźni. Jak zresztą widzicie, bo dalej będziemy grali w Pucharze Polski i będziemy grali ze Zetwami z Szczecina, więc a jako że obydwa mecze w Szczecinie, no to pewnie nawet, żeby zaszczycić trochę na tym poliwie, to nie będziemy akurat pewnie nawet wracali do Warszawy. Dobrze, pokazuję wam już teraz transfery. Tutaj to... Dobra, historia. Historia, od czego by to zacząć? Zacznijmy może od tego, kto do nas przyszedł. A przyszli do nas młody zawodnik z Lechii Dzierżonów, Rafał Domagalski, aczkolwiek no to jest taki bardziej transfer na zasadzie na przyszłość. No, tak jak to zresztą ja zawsze robię, że ja akurat bardzo patrzę na fizyczny, no fizyczny ma akurat tutaj całkiem przyjemny akurat Rafał, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie dobrą alternatywą dla Krzysztofa Króla, który już no troszeczkę już spuścił z tonu z ostatnimi czasy. Następnie na lewe skrzydło ściągnąłem Francuza Brian Pilly. Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby to był jakiś tam dalszy potomek, czy tam ten Brazylijczyk Pelé. No chociaż patrząc się co ostatnio wypełniał Wołek w meczu z Meksyk-Włochy, to bym się w sumie nie zdziwił, jakby zaraz go podrobił pod Pelé. No zobaczymy, no na razie tylko jeden mecz zagrał, bo jak zresztą widać kontuzjowany był i no zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to całkiem przydatny nam zawodnik. Dalej, wspomniany już wcześniej Krystian Żołnierewicz. No tutaj go wziąłem ze względu na to, że no też Różycki, no to nie jest już też to samo, chociaż no jak zresztą widzicie, będziemy musieli sobie i tak jeszcze poradzić bez niego, bo jako że 2-3 miesiące będzie kontuzjowany jeszcze, więc no praktycznie do końca rundy musimy sobie poradzić bez niego. Następnie Tamas Hrebecek, no tutaj bardzo mi zaimponowały właśnie jego warunki fizyczne. Równowaga 16, sprawność aż 18, no szybkość może nie aż taka, no ale przyspieszenie z kolei 15 lat 30, na wykręcenie akcji mógłby mieć trochę większy, ale jeżeli mając tutaj akurat tak dobre fizyczne, to będzie mógł sobie spokojnie po prostu wziąć i minąć obrońcę przeciwników i do pustej bramki, czy też po prostu w sytuacji sama z bramkarzem umieścić futbolówkę w siatce. I ostatnim naszym nabytkiem jest młody zawodnik z Polonii Bytom, Mateusz Anusiewicz. No tutaj też już jak na wiek 17 lat, bardzo dobre warunki fizyczne, dobre rzuty rożne, na przykład no, na jego pozycję to nie jest jakoś specjalnie ważne, gra z pierwszej piłki, no tutaj całkiem przyjemnie, może mógłby mieć ewentualnie trochę odbiór lepszy i podania, no ale no lat 17 to się jeszcze go podtrenuje. I ci co od nas odeszli. I teraz tylko nie pamiętam od którego momentu. Dobra, Łysik chyba od tego momentu. Dobra, to odszedł od nas Łysik na wypożyczenie, go chciał właśnie Mazu z Karczew, no to czemu by nie, go wzięliśmy i wypożyczyliśmy. Następnie Kamil Kaczyński. Tutaj to akurat po prostu zwolniłem ich z kontraktu, no bo jako że nam się nie przydawali, a tylko mogliby ewentualnie psuć atmosferę w zespole, czyli Irek Laskowski, Matek Kula i Michał Krzymiński. I dalej to już takie na dwoje babka wróżyła, że teraz a to wypożyczenie właśnie do klubu patynskiego, czyli do Odry Wodzisław, Kamila, Jurka, Konstantinki, Soleckiego i Stachelskiego. I też również zwolnienie z kontraktu Ciużyńskiego i przybył. I to by było chyba tyle, tak mi się coś kojarzy, bo w sumie jakichś takich statystyk na razie to nie ma też w sumie co pokazywać, bo to dopiero w sumie 7 meczy, to tak bardziej jak już będzie coś więcej, jakieś mecze do zagranych, dlatego też może przejdźmy do meczu już. No,
No, także coś ciekawego powiecie w momencie, jak tutaj będzie mi się jeszcze przetwarzało. A to ja to może ja skorzystając z tego, to zapraszam Was na stronę losslubrok.pl, na którą akurat sobie czasami popełniam jakieś tam parę tekstów, tudzież newsów dotyczących piłki nożnej, jak zresztą można się domyślić. Dobra, to już mamy za sobą. Mecz sąsiadów w tabeli, bo my jesteśmy niestety na miejscu numer 14, a Pogoń Szczecin na miejscu numer 15, ale tutaj jeszcze Wam pokażę to szybko. Jak widać, tabela jest bardzo spłaszczona, no, pomiędzy właśnie 15 Pogonią a pierwszym Bełchatowym jest raptem 5 punktów straty tylko, więc to jest kwestia, no, dwóch meczy i zaraz z 14 miejsca możemy zrobić się na miejscu trzecim czy nawet na miejscach premiowanych awansem, więc przynajmniej na razie ja się tym akurat jeszcze nie przyjmuję jakoś zbytnio. Okej. Żołnierzewicza muszę niestety wywalić, Bastard to tak samo i w jego miejsce Ruszycki tutaj. To oczywiście jak zawsze sobie podobierałem jakichś tam młodziaków, którzy mają jakieś dobre statystyki i predyspozycje do grania w zespole. No Jezu, tylko Krasnokoko na tą prawą pomoc. No ale niech będzie Jagodziński. I tak, niech wejdzie Pietroń, bo on to jeszcze może chociaż na tej prawej jeszcze zagrać. I kogo by ty jeszcze? Tyle, to muszę sobie jakoś lepiej poukładać i mam tylko jednego jeszcze do wyboru. Dobra, a nie, obrońca środkowy by się przydał, to niech będzie Radler na przykład. Dobra, i tak to chyba w sumie dalej nie jest źle. Jeżeli chodzi o skład, także dobra, zapisywać już w sumie nie muszę, więc przejdźmy do meczu. Dobra, tak, przejdziemy. Ja sobie standardowo zaraz sobie wezmę pićku, ale tym razem nie będzie to o dziwo piwo, tylko jako, że to jest bardzo wczesna pora, a mianowicie, jak to nagrywam, a mianowicie godzina 14, więc trzeba sobie wziąć coś na pobudzenie, czyli mój ulubiony napój. Bonin jest jeszcze dalej. Ale tak to spodoba. O, Paweł Wolski, to on był on u nas, teraz zobaczymy, jak się sprawdzi na tle naszych napastników. Konrad Warzycha tutaj, no, serio imienia Floriana Krygiera. Poprosimy tutaj o radę. Aha, dziękuję za radę. No to wymuj zagranie prawą tutaj ze słabszą nogą. I jeżeli chodzi o Bonina i Kamila Zielińskiego, tak samo. Podnieśmy morale, to powiem, że pokażcie mi, na co was stać, a także żarliwie, że wierzą w wasze umiejętności. To jest takie standardowe moja motywacja ostatnimi czasy. Na ofensywę. Ja się tutaj przestawiam. Przykrywamy koszulkę brazylijską na, jak zresztą widać, szaliczek GKP, których zresztą to szaliczków oczywiście nie GKP, tylko ogółem wielu klubów to akurat mam sporo, więc jeżeli będziecie chcieli, to może was mam wam pokażę. I oczywiście już taktyka poszła się walić, oczywiście jak zawsze. I powiem wam, że będzie Marcin Pietro tutaj. No także jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, to może pokażę wam w ramach jakiejś tam zwykłego vloga, pokażę wam moją kolekcję szalików, ich mam trochę sporo i naprawdę wielu klubów. Jeżeli by was to interesowało, no to tak jak mówię, piszcie. No, a ja sobie odpalę mój napój. Hej, babka moja. Tego mi było trzeba. Maxim Orel. Ale chwila, mamy problem z posiadaniem piłki, że do środka za rzadko dochodzą do celu. Dobra, to chwila, to zrobimy tak. Taki środkiem pola.
i grajcie tak zwaną dzidę. Piłka do przodu. Ale popełniłem przy tym zbyt dużo fauli. To dajcie grę bez wślizgów. No, jak teraz nas pogoń lekko gniecie. A jeszcze jedna rzecz, jeżeli wam się spodobała ta skrótka, której teraz używam, to skrótka nazywa się Nikolas i znalazłem ją na stronie CMTF. Chyba pokażcie mi statystyki, jak tam się przedstawiamy, czy w ogóle jakiś... No nie no, dwa strzały oddane, tylko że chuj z tym, że niecelne. O, Dorkan wygrywa. Fajnie. No to nam raczej zbyt dużo dobrego nie daje, by się przydało to wygrać. W sumie. Pietroni Różycki! Kadny? Nie. Hebak? Pietroń? Dośrodkowanie? Alui? No kurna, Hebak! Gol! Aleksandr Hebak! No, rozstrzelał nam się ten zawodnik i już dzięki temu właśnie awansujemy na pozycję numer 7. I jak zresztą widzicie, zresztą tutaj tabela w tym momencie jest już bardzo spłaszcza. Jakby w sumie, co tu za mały przeskok. Dobra, jedziemy dalej. Bonin, Warzycha. Spokojnie rozgrywają to pogoniarze. Zieliński niestety 1-1. Cholera. Joczes niestety nie daje teraz już aż tyle. Kurczę, przydałby się jednak ten żołnierzewicz. Gasberg, Alui, dobre podanie do Hebaka, no ale no tutaj zdążyli obrońcy ze Szczecina. I kontra, Warzycha. Spokojnie, jak na wojnie, poczekam aż pierdolnie. Wolski, obok niego chyba Pietroń to jest, albo Stefanik, albo Cetarski, jak to woli. Warzycha i da bić, oby to nie było 2-1, da Zieliński po raz drugi. Fucken, cytując Adama na wałkę. Asertywnie muszą to wyartykulować i powiem im, że oczekuję znacznie lepszej połowy w ich wykonaniu. Jestem rozczarowany. Potraficie grać znacznie lepiej. I tutaj też powiem, że potraficie grać znacznie lepiej. I w sumie, jako że tutaj Alui nie zareagował dobrze na naszą tunę, to może jakoś trzeba będzie go na początku drugiej połowy muszą zmienić. Na Krebecka. Krebeck. Przepraszam. Jakoś chyba tak to powinno się bardziej czytać. A Jezu. No nie dzieje się za dobrze, no nie dzieje się. Żeby się tylko nie okazało, że nasze cele o tym, żeby atakować pierwszą, żeby atakować już na ekstraklasę, żeby to nie okazało się, że trzeba będzie to odłożyć na następny season. Chyba Krebecek tam wejdzie. Nas Pepicek kochanej. Wiedzę swoje umiejętności.
O Jezu. No i tak to właśnie jest. Niby gramy dobrze, ale jakoś to nie potrafimy dowieść do końca tego wyniku. Teraz zbyt wiele długich pod mnie. Madonuj. Kurwa, bo kogo innego. Ewentualnie te bliskie, ale to by wtedy chyba musiałby zejść. O Jezu. Ci uprzejmie, żeby tylko tego samobója nie było. Skowron, który ostatnio zresztą w ostatnich właśnie kolejkach Hexaklasy nawet debiutował w Hexaklasie. W Barwach Jagiellonii. Dobra, ile jedziemy? Stefanik. Stefanik. No dawaj. Gasberku, oj, ale bomba, niestety tylko poprzeczka. Przepraszam, słup. I powiem wam, że strzał z każdej pozycji dajcie. Chybak. Pietroń. I gol! Aleksandr Chebak. Po raz drugi zresztą. No dobra. Dobra, no to próbujemy. Kurczę, dałbym może na przewagę liczebną, ale to jednak... No odbil to zawsze jednak ten jeden punkt będzie. Tak trochę... Szkoda byłoby to zaryzykować. Oj, oj, oj. Dobra, Kusto przejmie. Dobra, idzie to daleko. Masz tutaj, kurde. Pietroń, dobra, dawać na 3-2. Na 3-2, Pietroń. Grebecek, Gasberg i gol! Lasse Gasberg! 3-2, cóż za comeback naszego zespołu. Dobra, z ofensywnej przestawiamy na kontrola. I aby utrzymać ten wynik, aby utrzymać. Dobrze, że następny mecz mamy łatwy, to... Pietroń. I nic z tego nie będzie. Będzie chyba... Będzie koniec meczu! 3-2! No... Mecz... Bardzo dobry w naszym wykonaniu. Ogólnie mecz mógł się podobać, bo... wiele... nagłych zwrotów akcji było. Najpierw nasza wygrana, znaczy nasza... Myśmy prowadzili, potem prowadziła Pogoń, potem... Znowu ostatecznie myśmy wyszli na prowadzenie. Naprawdę mecz moim zdaniem mógł się bardzo podobać. I powiem, że... Bardzo ich pochwalę, jak najbardziej, nie ma co tutaj akurat. Byłeś świetny w drugiej połowie. No, żeby wszyscy tutaj, którzy grali, mogli... mogli. Mi zabrakło słowa. No, bardzo dobrze, siódme miejsce. Ile teraz lecimy? Powiedzcie mi, jeden punkt tylko do Bełchatowa. No właśnie, jesteśmy na siódmym, w zasadzie 11 właśnie. Dolkan ma zacieć ledwo jeden punkt, no to błagam. Strasznie spłaszczona jest ta liga. No ale to będzie dobrze akurat, bo to dzięki temu będą emotion.
Okej, okay, chyba kasuje premię, krebecek bliski podwyżki. A się na to zgodziłem? No dobra. No cóż, będę musiał pokutować za to. A konferencje są to co zrobię. I tak, następny mecz, ladies and gentlemen, zagramy, jak my mamy terminarz w ogóle. Tutaj gramy ostatni mecz. No to może by tak coś jak mecz z Polkowicami sobie zagramy jako następny. Coś może albo Dolkan, albo Polkowice. Zobaczymy. Albo może Raków. Tak. Coś koło tego, więc myślę, że ja tu chwilę, ja tu ten odcinek wezmę dzisiaj od razu już. Wgram to może nawet nie wykluczone, że dnia następnego, czyli wtedy kto tak coś jak środa, albo może żeby był jeden dzień przerwy, to może w czwartek będzie już kolejny odcinek. Także za ten odcinek wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o sprawie, o której wam mówiłem, a mianowicie, żeby była długa kariera w Football Managerze, w moim wykonaniu, w której to wy będziecie mi ustalali, w jakiej lidze zagramy. Szczegóły znajdziecie dokładniejsze na końcu poprzedniego odcinka. Albo po prostu no, napiszcie mi jakkolwiek, albo w komentarzach pod tym filmem, albo pod tym poprzednim odcinkiem, albo na Facebooku, albo na Steamie, albo na czymkolwiek innym. Napiszcie mi po prostu, jaką ligę chcecie zobaczyć w moim wykonaniu, ale z zaznaczeniem, że bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie ligi najwyższe, pierwszy szczebel rozgrywkowy. Dobrze, także jeżeli chodzi o ogłoszenie, to tyle. Obczajcie sobie linki właśnie, które wam umieszczę w opisie do tego filmu i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!